Ty, Aaron, zgadzam się z tobą w 100%. Idźmy lepiej już spać, bo to był naprawdę ciężki dzień i ciężka noc. W ogóle, że prefekci się tu nie kręcą, to mnie bardzo dziwi, ale już mniejsza z tym. Jak nie chcą, to niech się nie kręcą. W sumie nawet lepiej dla mnie, bo przynajmniej w durny sposób punktów nie będę tracił. Wiesz, powinnaś czasami odwiedzać Freda i George'a, Hermiono. Hasło? Cudaczny pokurcz. To miło, że się przedstawiasz. No i jesteśmy w naszym kochanym dormitorium, moi drodzy. A teraz zaniesiemy to, co trzeba i zgarniamy punkty. 10 punktów! 10 punktów! Elegancko! Co będziemy mieli następne? Zaginione. Skrzynka z fiolkami do eliksirów. Ostatnio widziana na drugim piętrze. W razie odnalezienia wróć do tablicy ogłoszeń. Okej, to będzie łatwe. No dobra, to co? Kończymy sobie dzionek. Koniec dnia. Idziemy, kurde, w spanko! Woo! Następny loading screen. Bardzo fajny. W Hogwarcie nastała zima. Niebo zajaśniało jasną opalizującą bielą, a rozmokłe błonia pokryły się puszystą, śnieżną kołdrą. W zamku dawało się już wyczuć nastrój Bożego Narodzenia. Zmącony jedynie perspektywą nadchodzącej lekcji eliksirów z profesorem Snape'em. Cóż, mamy już róg Garboroga, ale jak ostatnio sprawdzałam, wciąż brakuje nam niektórych składników. No to lepiej ich poszukajmy, zanim pójdziemy na lekcję Snape'a. Oczywiście, że poszukamy, zanim pójdziemy na lekcję u Snape'a. Co ty, kurde? Swoją drogą. Chciałem to wykorzystać jakoś, że nabyłem przecież umiejętność Glacius. I kurde, spierdalaj, Harry, daj mi przejść. Wypadł z baru, ludzie, ej! No dobra, jako Ron albo jako Harry zdobędę. Nie mogę już jako Hermiona, bo... Wspaniale! Bo są nietolerancyjni panowie tutaj. No dlaczego nie mogę, no kuźwa. To jest w wampirach. On był chyba Lady Carmilla Sangina 1561-1757. Kąpała się we krwi swoich ofiar, aby zachować młodość i urodę. Ta, to wiem, kto to jest. Okej, okay. Nic szczególnego. Dobra, będę grał jako Hermiona. Idziemy, panowie, słuchać się mnie tutaj jak ładnie. Dobra, siema, kurwa, witam, jak to się mówi. Schodzimy w dół i lecimy z koksem. Ale zanim polecimy na błonie, bo prawdopodobnie tam musimy iść, to zejdziemy do tego drugiego piętra, żeby już od razu punkty zgarnąć. Żeby tą tablicę ogłoszeń mieć już z głowy. Co mi szkodzi, ogarniemy sobie dodatkowe punkty. Lepiej prowadzić nad Slytherinem i innymi domami, a nie, kurde, być w tyle. Bo my nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Wiesz, wolałbym, żeby Sirius Black czyhał na Malfoya, a nie na ciebie, Harry. Ron! Przepraszam, dziękuję. Teraz byłem grzeczny. Proszę mnie tutaj nie wyzywać. Na drugim piętrze, mówicie? No to schodzimy na drugie piętro, zobaczymy co i jak. Hmm.
A no tak, przecież wszystko jest zablokowane, no bo jak to się mówi. No wiecie, no kurczę, trochę słabo. Bo teraz mamy główną misję i nie mogę nic pobocznych robić. To jest trochę kurde słabe, jednakże nie możemy sobie tak na chwilę zboczyć, tak delikatnie zboczyć. Tylko musimy iść według głównego wątku, czyli na błoniach Hogwartu, ale to raz. Mam nadzieję, że Sirius Black zostanie szybko złapany. Naprawdę mnie przeraża. Nie wyobrażam sobie, jak się musisz czuć, Harry. Pewnie czułby się dużo lepiej, gdybyś przestał o tym gadać, Ron. Przepraszam, Harry. Mamy 220 punktów, a ile oni mają? Co jest, kurwa? Skąd oni tyle punktów mają? Czemu my jesteśmy na szarym końcu? Co to ma znaczyć? Skąd? Ja się pytam. Znacie mnie nie od dziś i wiecie, że ja w ogóle tak nie lubię zimy jako pory roku. Nie uważasz, ale że Parszywek wygląda ostatnio na chorego? Po prostu przepiękny. Bez obrazy, Ron, ale Parszywek od początku nie wyglądał na zdrowego szczura. Może powinienem zmienić Parszywkowi dietę albo coś? Możesz spróbować, ale prawdę mówiąc nie przypuszczam, żeby mu to dużo pomogło. W ogóle to przejście jest też bardzo ładnie zrobione. Nie było tego w Więźniu Azkabanu na peceta. A tutaj jest. I widzicie, jak fajnie. Tak więc pozbierajmy, kurde, ważne dla nas rzeczy, żeby mieć już na te lekcje eliksirów. Żeby potem przypału nie było, że no czegoś nie mamy. A ja wolę jednak coś mieć. No nie? Jak myślisz, jest i olbrzym. Jest i nasz olbrzym kochany. Hagrido, co masz nam do powiedzenia? Muszę wam powiedzieć, że właśnie dostałem list od Komisji do Spraw Likwidacji Niebezpiecznych Stworzeń. Badają skargę przeciwko Hardodziobowi. To jednak musimy zrobić inną rzecz, a mianowicie lecieć do miejsca, które się tam świeci. Trochę szkoda, że Hagrid ma aż tak blisko chatkę, chociaż z drugiej strony to bardziej realistyczne jest, bo on przecież w filmie i w książce niedaleko Hogwartu mieszkał, nie tak jak to było w Kamieniu Filozoficznym na PC, że trzeba było zapierdalać nie wiadomo ile. Czy to nie chropianki pod tymi krzakami? Jak mamy je stamtąd wywabić? Naprawdę musimy znaleźć kilka ognistych nasion. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj mały. Niech cię tentakula zeżre. Chodź tutaj, chodź. Idziesz? Idziesz? Nie, nie idziesz? Kurwa, szkoda. Kurwica. To ty chodź. Chodź tu mały. Idziesz? Chodź, chodź, ze światełkiem ładnie. Ej, tentakula, ty ślepa jesteś, czy co? Ktoś ci się kręci tutaj obok. No dobra. Ała. To bolało. Tamta tentakula chyba nie działa. Chyba się ktoś tu zepsuł. O kurde.
Dawaj, 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 dawaj. Chodź tu, chodź tu, do mnie. Harry. Nie wiem, chcesz może mi pomóc? Czy tak będziesz stał i patrzył na padający śnieg? Znaczy wiesz, śnieg ogólnie fajna sprawa w grach, ale... Nie wiem, no mógłbyś trochę kurwa też ruszyć swoje cztery litery. Hermiona tak samo. A nie stoicie w miejscu i myślicie nie wiadomo o czym. Skorupka chrupianka! Dobra, jeszcze jeden. Chodź tutaj. Posłuchaj się mnie teraz bardzo ładnie. Idziemy razem. Bo ta tentakula nie działa. Chyba kurde śpi, czy nie wiem co ona tu odpierdala. Wystarczy. Mamy już wszystkie. Okej. Zobaczmy co to dokładnie jest, bo ja nie będę tego ukrywał, że jestem ciekaw takich rzeczy. Więc to jest pancerzyki chropianków. Aha, pancerzyki chropianków, dobra, okej. Kumam, kumam, czaję bazę. Z tego co wiem, to będziemy musieli wypożyczyć hipogryfa i czegoś poszukać. To jest bardziej niż pewne. Bo teraz hipogryfem będziemy mogli sobie latać ile chcemy. Tak więc... Teraz może jako Ron polecę. Harry dużo miał czasu antenowego na hipogryfie w wersji pecetowej, więc... Panie hipogryfie! Ej! Kłonić się chcę. Aha. Czyli... No to Hermiona ewentualnie. No jak mamy złapać te żądlibonki? Ron chyba nie jest lubiany przez hipogryfa. Oj, oj, jak mi przykro. Ej, ja nie chcę zejść. Chciałem latać. Jeszcze raz. Gdzie moglibyśmy znaleźć kilka ognistych nasion? Dobra, zbieramy co nasze. To są te żądłobąki, czy jakoś tak. Nie wiem, jak one się nazywały. Żądłobąki? Pamiętam, że one były też jako karta w Więźniu Azkabanu, ale... Jeszcze jedna porcja i będzie dosyć. Jeszcze jeden. Tam został. Jeszcze jeden żądłobąk. Kurde, przepraszam was, ale nie mogę jakoś przestać słuchać soundtracku z hipogryfa. To jest coś pięknego. Po prostu, nie oszukujmy się. Wystarczy. Dobra, mamy 3 na 3. Elegancko. Tak jak miało być. Wszystko legit zrobione. Bez żadnych tutaj zbędnych ceregieli. Teraz wypadałoby odstawić już hipogryfa, bo chyba już nam nie będzie przydatny.
Tak mi się wydaje. Chyba. Ale pewności nie mam. Nie, chyba jeszcze będziemy potrzebowali go. Bo on chyba coś jeszcze będziemy musieli zdobyć za pomocą hipogryfa. Ale pewności nie mam, dlatego sobie na razie polatamy tak wokół Hogwartu. O, tam coś się świeci, widzicie? Tam musimy polecieć. Kurde, jak ten Hogwart pięknie wygląda, naprawdę. Tutaj chyba znajdziemy ogniste na... Na razie zajdę. Dziękuję, hardodziobie. Jesteś naprawdę pomocny i słodkim zwierzątkiem jesteś, naprawdę. Fajny wzrok masz. Taki słodziusi. A, to są ogniste nasiona. No pewnie. Trzeba było zebrać. Dokładnie. Zanim polecimy sobie hardodziobem, to sprawdźmy, czy czasem nie będzie tutaj jakaś ukryta skrzynka, bo wiecie, twórcy lubią robić takie żarty, żarciki, takie pranki, a potem jest płacz, złość i tak dalej. Chociaż kurde, tutaj raczej wątpię, że coś będzie. Raczej wątpię. Dobra, to lecimy z powrotem. Mógłbym oczywiście wyedytować sekcję z hipogryfem, ale tego nie zrobię. Zobaczcie, jak ładnie się ukłonił. Ojoj. Ale fajnie. Przepraszam, ja wiem, ja jestem strasznie powtarzalny, wy nie musicie mi tego mówić, ale kurczę, to jest naprawdę słodkie. Lubię coś takiego bardzo. I tam jest stadion Quidditcha swoją drogą. Troszeczkę zmieniona została tutaj lekko lokacja, nie będę tego ukrywał. Ale to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o takie zbieractwo, tu już nic więcej nie potrzebujemy. To co mogliśmy zebrać, zabraliśmy już. Słodki hipogryfik. Odpocznij sobie, dokładnie tak. Siedź sobie grzecznie tutaj. Żaden chuj Malfoy nie będzie ci tutaj zawracał dupy. A my możemy stąd uciekać. No chyba nic już więcej nie musimy zbierać, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, oczywiście. Ciekawe, czy chłopaki za mną biegną. Biegnę sam. Harry tu dobiegł. Ale Rona nigdzie nie ma. Czy Ron jest tutaj z tyłu? A, dobiegł, kurde. Oj, chłopaki, coś słabiutko wam powiem, no, coś chodźmy. Coś słabiutko, kurcze pieczone. I tak sobie, kurde, mamy taką mini przechadzkę wokół tego wszystkiego. Powiem wam, że naprawdę to jest mistrzostwo świata, jak to ładnie wygląda. Mówię to z najwyższą niechęcią, ale musimy iść do lochów. Dobra, chodźmy. O, siema Lupin, co tam, jak tam? Witaj. Czuję się już dużo lepiej, dziękuję. Nie widziałeś przypadkiem profesora Snape'a? Ma coś dla mnie. Zejdźmy teraz do pracowni eliksirów i tam zanieśmy rzeczy Snape'owi.
o które nas prosił. Ale chyba po tym, jak zaniesiemy, to będę powoli ukończył sesję, bo już i tak mamy zaraz 2 godziny nagrania, kurde. Ładne zapasy sobie robię, powiem wam szczerze. To są takie zapasy, jakby nie wiem, co się miało wydarzyć. Ale dobra, schodzimy sobie w akompaniamencie tej pięknej ceglanej ściany. Ceglanej kamiennej ściany. I w akompaniamencie wkurwionych uczniów. Ciekawe, co będą zaraz gadać. Jestem tego bardzo ciekaw. I jak widzicie, po połączeniu składników i zmieszaniu uzyskujemy odtrutkę na rzadkie trucizny. Można ją podawać osobom ukąszonym przez jadowite bachanki. Dobrze. Chciałbym, abyście na następną lekcję zgromadzili następujące składniki. Latające pławi koniki, jaja bachanek, smażone tułowie warzyk i skrzydełka elfów. Z tego zrobimy eliksir wzmacniający. Możecie iść. Te lekcje u Snape'a są bez sensu, to jest tylko jedna i wyłącznie cutscenka, tu nic nie możemy zrobić. Nie, dobra, przepraszam, raz mogliśmy, bo raz musieliśmy Harry'ego do Snape'a zaprowadzić. To tylko raz, a tak to jest cutscenka. Mam teraz starożytne runy, wy idźcie na zaklęcia i uroki, tam się spotkamy. O co jej chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi, Hermiona, nie wiem w ogóle, o co Hermionie chodzi. Ja wiem tylko jedno, że musimy na szybkości polecieć na to drugie piętro, zobaczyć, co tam mamy do zebrania z tych dodatkowych rzeczy. I wtedy będziemy sobie kończyli sesję. Kurde, naprawdę, powiem wam szczerze, mi się mega przyjemnie prowadzi ten let's play. Jeżeli będę, jeżeli oczywiście znajdę jakieś, kurde, ciekawostki, to standardowo dam jakiś ekran z ciekawostkami, czy z jakimiś rzeczami wartymi poruszenia, no bo... Wiecie, ja mogę sobie tutaj tak komentować, ale może mi się też wydawać, że nic tutaj się nie dzieje takiego szczególnego, no nie? No, więc... Dobra. Idźmy na to drugie piętro, może teraz będzie otwarte, no bo teraz w końcu robimy sobie inny. Zresztą w ogóle czekajcie, jakie my mamy zadania? Idź na zajęcie z zaklęć i uroków prowadzone na drugim piętrze, okej. Zaklęć i uro... Ale to tam musimy też przecież iść, bo tam przecież mamy coś do znalezienia. Już zapomniałem, co to jest, ale kurczę... To jest coś dodatkowego, dzięki czemu wyjdziemy na prowadzenie, a chyba nam zależy, żeby być na prowadzeniu, co nie? Dlatego idziemy do góry. Do góry, do góry, do góry. Suwaj dupę! Okej, okay, co tu mamy do znalezienia, moi drodzy, moi kochani? Wolałbym to już teraz odnaleźć, żeby już mieć to z głowy. Więc musimy się dobrze przypatrzeć. Czy nie ma tu jakiejś znajdźki, która ewidentnie śmierdzi? Może już pójdziemy na zaklęcia i uroki? Wspaniale. Jest i karta, którą oczywiście sobie otworzymy i zobaczymy, co i co tam jest. Dobra. Folio Universitas, proszę. O, z Quidditchu mamy wszystkie. Barbus Brecht w 1926 wprowadził do Quidditcha złoty znicz, co na zawsze zmieniło oblicze gry. No kurde. Ale z niego Ancymon. O, widzicie? Super. Wytrzymałość Harry'ego wzrosła. Elegancko, czyli chodźmy teraz tak, mamy trochę więcej HP niż powinniśmy mieć. Elegancko, bardzo dobrze. To jeszcze tylko zaniosę ten. Jeszcze tylko zaniosę. No, zaniosę tą torbę, no nie? Żeby zdobyć dodatkowe punkty, żeby nie było przypału, jak to się mówi. Ojej, punkty! 10 punktów, elegancko. Co mamy następne?
Para rękawic ze smoczej skóry, ostatnio widziana w pracowni obrony przeciwczarnej magii. W razie odnalezienia wróć do tablicy ogłoszeń. Okej, czyli para rękawic ze smoczej skóry. Para rękawic ze smoczej skóry. Para rękawic ze smoczej skóry. Aż się musiałem zaciąć, żeby zapamiętać. Czyli gdzieś będzie w pracowni niedaleko obrony przed czarną magią, albo gdzieś właśnie w środku obrony przed czarną magią. No, no to jak zrobimy tam zajęcia, te co mamy teraz mieć, to wtedy będzie można tam zobaczyć. Ale to już w następnej sesji, bo mówię, zobaczymy cutscenkę, ja zapiszę grę i na tym zakończymy. Bo nie ma co przedłużać. I tak naprawdę dzisiaj bardzo dużo zrobiliśmy, bo zaczęliśmy grę i w zasadzie doszliśmy chyba nawet do połowy gry już zaraz. No to zaraz będzie połowa gry. Szybko nam idzie, naprawdę. Ale to dlatego, że ja też mam takie, wiecie, samo zaparcie w sobie, że jak ja mam ochotę, to jak ja się uprę, to nie ma zmiłuj, nie? Przepraszam. Ja tutaj jestem wielki, potężny Harry Potter. Ja muszę wejść na lekcję. I do tego właśnie przydaje się zaklęcie Carpe Retractum. Dzięki niemu można chwytać i przyciągać do siebie obiekty znajdujące się w zasięgu wzroku. Przepraszam. Panno Granger? Czy byłaby pani uprzejma sprowadzić tu do przodu Harry'ego i Rona? Dziś wasza kolej. Przynieście księgę z zaklęciem Carpe Retractum. Zaklęcie Carpe Retractum. U profesora Flitwicka. Cóż za zamiana, kurde, nauczycieli, co nie? Wersja na PS2. No. Przecież u Flitwicka Glasius się uczył Harry. A tutaj my musimy u Flitwicka uczyć się Carpe Retractum. Oj. Ale zamiana, powiem wam szczerze. Ale kurcze pieczone zamiana ładna. Dobra, no to sobie zapiszemy gierkę. Czemu by nie? I na dzisiaj sobie zakończymy, moi drodzy. Nie ma co. Jutro też jest dzień. Jutro też sobie przysiądę i ponagrywam. Może jutro nawet się zepnę i skończę gierkę, kto wie. Jak jestem taki, kurde, samozwańczy do nagrywania. No, zobaczmy, ile będziemy mieli jeszcze. Znaczy, procent nie zobaczymy, ale jak teraz save się nazywa. Carpe Retractum. No, i elegancko. I cóż, moi drodzy. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Również zachęcam do odwiedzenia moich socjali. Linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach z Harry'ego Pottera i więzienia Azkabanu na PS2, to możecie zobaczyć powiadomienia na Instagramie. To nie boli. I to też dużo nie kosztuje. A grupa na Facebooka oraz na Discord służy do tego, że informuję was o odcinkach, o moich planach, czy planuję właśnie livestreama, czy też nie, co tam się u mnie dzieje i ogólnie integrujemy się ze sobą, tak więc bardzo serdecznie was zapraszam. To by było na tyle, ja już się z wami żegnam, nagrywałem to 3 lipca o godzinie 19:39. I idę jeszcze trochę z pogody skorzystać, bo jak widzicie, słońce świeci. Na razie, trzymajcie się i cześć!